Grodzki Wałbrzych to już fakt, a co z tym związane, to szereg zmian administracyjnych. Poszczególne działy i biura, które do tej pory funkcjonowały pod szyldem Starostwa Powiatowego, przeszły pod jurysdykcję Wałbrzyskiego Powiatu Grodzkiego. Jednym z takich biur jest Wydział Geodezji i Kartografii, który od 2 stycznia swoją siedzibę ma przy ulicy Matejki 2 w byłej siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego. Biuro Geodezji i Kartografii zgodnie z rozporządzeniem i Wałbrzychowi uruchomiło swoją działalność w budynku przy ulicy Matejki 2. Jesteśmy w tej chwili w fazie organizacji, czyli uruchomienia systemu. Pracownicy kończą się meblować i już możemy przyjmować pierwsze wnioski o interesantów, o wypisy, o mapy, odbitki z map ewidencyjnych. Pierwsi petenci, którzy pojawili się tego dnia w Biurze Geodezji, zostali przywitani i obdarowani przez kierownika placówki kwiatami. Mam przyjemność powitać pierwszego interesanta Biura Geodezji i Kartografii w 2013 roku. Proszę, to jest na powitanie symboliczny kwiatek. I liczę, że każdy interesant będzie taki sposób załatwiany, bardzo przyjemny. Pomogę Pani może w tej chwili wypełnić wniosek. Wniosek jest podobny do tego, który był obowiązywał w starostwie, natomiast zmienił się podmiot, czyli jest to Urząd Miejski, Biuro Geodezji i Kartografii. O zmianie lokalizacji urzędów przez kilka dni informowały osoby ubrane w zielone kurtki z hasłami Grodzki Wałbrzych, które rozdawały też ulotki informacyjne oraz okolicznościowe kalendarzyki. Tak, informujemy mieszkańców miasta Wałbrzycha w ten sposób, że w miejscach, które są nowymi dla nas miejscami, w których nowe biura funkcjonują, osoby rozdają mieszkańcom ulotki, udzielają niezbędnych informacji osobom, które nie wiedzą, gdzie teraz trafić, też takie informacje uzyskają. Z ważnych rzeczy jeszcze przeszło do nas ponad 60 pracowników do nowych biur. Ci pracownicy są już na swoich miejscach u nas w mieście, mają swoje biurko, mają swoje krzesła i jeszcze w tym tygodniu będziemy przekazywać między sobą meble, komputery i oczywiście dokumenty i zadania. Każda z placówek, mimo tego, że już jest otwarta dla klientów, zapewne jeszcze przez kilka dni będzie zmagała się z poukładaniem wszystkiego w nowych biurach. Dla potencjalnych klientów nie jest to jednak w żaden sposób uciążliwe. Już przyjmujemy pierwsze wnioski i interesanci będą załatwiani zgodnie z pływającymi wnioskami i w zależności od rodzaju informacji, którą będą chcieli pozyskać, jest określona procedura i sposób załatwiania tych wniosków. Dla interesantów, mówię, nie ma utrudnień. To takie obciążenie głównie pracowników jest związane z przygotowaniem miejsc pracy. Nieco więcej konsternacji wśród petentów wzbudziły zmiany w Wydziale Komunikacji oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które również zostało podzielone pomiędzy starostwami powiatu ziemskiego i grodzkiego. W budynku przy Alei Wyzwolenia, czyli tam, gdzie do tej pory mieścił się Wydział Komunikacji, klienci będą mogli załatwić sprawy z tym, że organem nadzorującym na terenie miasta nie jest już jak dotychczas starostwo, ale miasto. Odzyskaliśmy część kompetencji dotąd realizowanych przez Starostwo Powiatowe Wałbrzychu, oczywiście tylko dla mieszkańców miasta Wałbrzycha. Będziemy realizować sprawy geodezji i kartografii, sprawy komunikacji, czyli dowody rejestracyjne, prawa jazdy, administracji architektoniczno-budowlanej, czyli wydawanie decyzji, pozwoleniu na budowę, także sprawy transportu i ruchu drogowego będziemy w części realizować. Oczywiście też wszystkie drogi już teraz są pod zarządem naszego zarządu dróg i utrzymania miasta. Zapewne jeszcze jakiś czas będzie trwała kampania informacyjna, ponieważ wiele osób z przyzwyczajenia będzie szukało odpowiedniego urzędu pod starymi adresami. Ale jak każda zmiana, również i ta po czasie będzie już normą.